Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam szanownych Państwa, drogich księży i panie i panów, którzy zechcieli uczestniczyć w tegorocznym spotkaniu poświęconym trzeźwości naszego narodu. To jest kongres diecezjalny, diecezji toruńskiej, który organizujemy tutaj w Centrum Edukacji Młodzieży już po raz drugi. Zanim rozpoczniemy w taki oficjalny sposób, ponieważ są jeszcze okoliczności takie niezależne od nas, że troszkę panowie prowadzący muszą chwilę poświęcić na telewizję, to ja witając wszystkich, może powiem kilka słów o tym miejscu, w którym się znajdujemy. To jest Centrum Edukacji Młodzieży imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. To miejsce jest upamiętnieniem wydarzeń, które miały miejsce w historii naszego kraju, naszego narodu. W 1984 roku tutaj w pobliskim lesie przy drodze z Bydgoszczy do Torunia został uprowadzony ksiądz Jerzy Popiełuszko. To jest miejsce uświęcone jego męczeńską krwią. Tam przy szosie jest pomnik, a tutaj to Centrum Edukacji Młodzieży jest poświęcone jego pamięci, bo znajduje się tu muzeum, do którego zapraszamy, jak będzie chwila czasu, tam piętro wyżej, by przypomnieć sobie ten czas, by w jakiś sposób też oddać hołd, cześć męczennikowi, błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce. Tutaj w Centrum Edukacji Młodzieży prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci, ale przede wszystkim przybywają tu pielgrzymi czy grupy dzieci i młodzieży szkolnej, by w ten sposób, będąc tu, poznawać historię i Polski, i wielkich Polaków, a przede wszystkim życie i działalność i to wszystko, co jest związane z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko. Też organizujemy różnego rodzaju takie wydarzenia kulturalno-rozrywkowe czy edukacyjne. Zapraszamy, jeśli ktoś śledzi naszą stronę internetową, to warto uczestniczyć, brać udział w tych różnych wydarzeniach. Wszyscy są mile widziani. Można też u nas organizować jakieś spotkania tutaj w tej pięknej sali, czy w innych salach edukacyjnych, jeśli są przedstawiciele czy szkół, czy jakichś instytucji, to również zapraszamy, bo jest to miejsce, które jest otwarte dla wszystkich, dla dzieci, dla młodzieży, dla starszych, dla duchowieństwa i świeckich i wszelkiego rodzaju instytucji, które promują taki dobry styl życia, te wszystkie wartości, z których wyrastamy, szczególnie te nasze ojczyźniane i chrześcijańskie. Drodzy Państwo, dzisiejsze spotkanie jest takie dwuczęściowe. Pierwsza część to jest tutaj na sali kongres trzeźwościowy, a druga część to jest upamiętnienie 13. rocznicy beatyfikacji błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Tym, co nas łączyć będzie, to jest Eucharystia w kościele o godzinie 12. Będąc tutaj, uczestniczymy w tym kongresie i później mamy Eucharystię. I po Eucharystii jest takie krótkie słowo muzyczno-słowne poświęcone księdzu Jerzemu. Wspólny posiłek i o godzinie 14:30 złożymy wieńce, kwiaty przed pomnikiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. To jest tak ramowo pokazany cały program tych dwóch naszych uroczystości. Bardzo nam będzie miło, jeśli wszyscy Państwo zostaną do końca. Wychodząc z tej sali, przy stoliku można zabrać różnego rodzaju pamiątki czy publikacje dotyczące programu trzeźwości narodu,
ale też i takie roczniki błogosławionego księdza Jerzego, które wydajemy tu w Centrum Edukacji Młodzieży każdego roku, bądź kalendarze księdza Jerzego. To taka pamiątka, ale tam jest wiele informacji na temat naszego patrona i na temat wszystkiego tego, co tutaj próbujemy tworzyć. Rozpoczynając już diecezjalny kongres trzeźwości, chciałem bardzo serdecznie przywitać szczególnych gości tego wydarzenia. Jest z nami pan Henryk Kowalczyk, wicepremier rządu. Bardzo serdecznie witamy. I zapraszam, panie premierze, do stołu prezydialnego. Tak. Witam również pana wicewojewodę Józefa Ramlał i dziękuję, że pan wojewoda, pan Mikołaj Bogdanowicz przyjął patronat honorowy tego naszego wydarzenia, tego kongresu i dziękuję za obecność tutaj pośród nas. I chciałem podziękować bardzo serdecznie panu kuratorowi kujawsko-pomorskiemu Markowi Gralikowi, że również objął patronatem ten kongres trzeźwościowy już po raz drugi, a reprezentują pana kuratora, panie wizytator, które witam bardzo serdecznie, panią Joannę Rek i panią Annę Kiestrzyń. Moi drodzy, głównym prelegentem jest pan Krzysztof Wojcieszek, autor Narodowego Programu Trzeźwości. Witamy bardzo serdecznie, dziękujemy, bo już po raz drugi jest obecny, jest z nami i zapraszam do stołu prezydialnego. Chciałem również przywitać jeszcze osoby, które są z ramienia pana wojewody. To jest pani Grażyna Szabelska, pełnomocnik wojewody do spraw rodziny. Ale witamy bardzo serdecznie. I pan Tomasz Kamiński, pełnomocnik wojewody do spraw uzależnień. Bardzo serdecznie witam księdza dziekana dekanatu Bierzgłowskiego. I jeszcze chwilka i pan ksiądz biskup będzie obecny, a tak rozglądam się, to bardzo serdecznie, przepraszam, ale chciałem tak razem z księdzem biskupem przywitać. Jest z nami przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, ksiądz Dariusz Wilk. Bardzo dziękujemy za też obecność i za to, że wspiera nas